Słowa i Przemyśl mieli już zapewniony złoty medal. Mimo to w piątek i sobotę wygrali mecze z Petrochemią Płock. Gracze Petrochemii walczyli w Kielcach o tytuł wicemistrza. Jednak ich nadzieje kielczanie zaczęli rozwiewać już w piątek, wygrywając 30-23. Przebieg sobotniego meczu był bardzo dramatyczny. Pierwszą bramkę zdobyli zawodnicy Petrochemii, a pierwsza połowa zakończyła się zaledwie jednobramkowym zwycięstwem Iskry 13-12. W drugiej połowie zawodnicy z Płocka jakby osłabli. Emocje na parkiecie i na widowni sięgały zenitu. Nie wszyscy kibice wytrzymywali, gdy w 17 minucie po kontrowersyjnej decyzji sędziego czerwoną kartkę otrzymał bramkarz kielczan Maciej Stęczniewski, na parkiet poleciał korek od szampana. Sędzia przerwał mecz i jego dokończenie wisiało na włosku. W efekcie spotkanie zakończyło się zwycięstwem Iskry 29-24. Tuż po meczu w górę strzeliły korki szampanów, a radość nie miała końca. Złoty medal otrzymał również odwołany dwa tygodnie temu trener Iskry Stanisław Hojda. Myślę, że najtrudniejsze to były dwa mecze w Petrochemii. Takie, które praktycznie one zadecydowały o kolejności w grupie. I przede wszystkim musieliśmy później pilnować po prostu tego pierwszego miejsca. To znaczy na pewno duży wpływ na to miało po prostu bardzo dobra skoalicowana obrona, którą od samego początku sezonu zaczęliśmy ćwiczyć i trenować i dało efekty w postaci złotego medalu. Kibice świętowali zwycięstwo Kielczan do północy. W ostatecznej klasyfikacji wicemistrzem Polski został Śląsk Wrocław, a Petrochemia Płock uplasowała się na trzecim miejscu.